Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. Dzisiaj bogaty, smaczny, bardzo odżywczy dla naszej skóry koktajl, czyli koktajl na piękną skórę. Zapraszam. W naszym koktajlu na piękną skórę nie znajdzie się na pewno mleko, nie znajdą się orzechy, nie znajdzie się kakao. To są wszystko składniki bardzo alergizujące, a jeśli nawet nie alergizujące, to powodujące bardzo często niestety zmiany na skórze. I przyczyna tych zmian nie do końca jest znana, bo do tej pory nikt nie udowodnił na przykład, że kakao czy orzechy szkodzą skórze, bo teoretycznie są zdrowe. Natomiast z obserwacji wynika, że jednak tak zwane nadwrażliwości pokarmowe przy niektórych grupach występują częściej niż przy innych i właśnie to jest mleko, to są jaja, to jest soja, to są orzechy, czosnek, surowe ryby. Więc jeżeli macie problemy z trądzikiem, to unikacie tych produktów. Cukier oczywiście też i smażone produkty i przetworzone, to wszystko jest na zakazanej liście. Natomiast jeżeli bardziej Wam chodzi o to, żeby mieć tą skórę elastyczną, piękną, no to musicie dbać o pewne grupy produktów i tu będzie na pewno górowała chia ze swoim bogactwem wapń. Jest go dużo więcej niż w mleku, jest w chii dużo więcej żelaza niż w szpinaku. Chia to wspaniałe źródło błonnika, czyli zdrowa jelita. Na skórę ma to wpływ. Chia to też bardzo dobre źródło białka. Białko jest potrzebne również pięknej skórze. Mamy również kwasy omega-3, ale tych kwasów jest tutaj zdecydowanie za mało niż potrzebujemy na co dzień. Stąd bardzo dobra omega dzisiaj się znajdzie w naszym koktajlu. To musi być dobra omega, bo inaczej nie ma sensu jej pić. Oczywiście kobiety po 40, bardzo dobry kolagen dodamy do naszego koktajlu. I teraz kto mówi kolagen, ten mówi znowu witamina C. Mamy dzisiaj kiwi, mamy jabłko, natkę. Zobaczymy, jaka nam gęstość wyjdzie, ile soku będzie w owocach. Być może dodamy wody, być może nie dodamy. Także kochani, to jest mój taki bardzo szybki, poranny shot, można powiedzieć, bo ja robię sobie go mało, jeżeli chodzi o objętość. Natomiast lubię, żeby był taki bardzo skoncentrowany. Dokładam jakieś jabłko, troszeczkę wody dodam mineralnej, trochę natki. Oczywiście możecie dodać imbir, cytryna, ale ja już to tak często dodaję, że teraz sobie to już podaruję. Trochę chi, trochę omegi. Ci z Was, którzy piją tą omegę, którą ja polecam, jeżeli walczycie z trądzikiem, czy walczycie z Hashimoto, czy z cukrzycą, stanem przedcukrzycowym, polecam Wam w pierwszym miesiącu pić 20 ml dziennie, to są dwie takie butelki. I jak się wysyci organizm, przechodzicie na 10 ml, czyli jedną butelkę miesięcznie i pijemy omegę cały rok. To jest tak jak witamina C, potrzebujemy jej codziennie. Kolagen, u mnie kolagen rybi, bo tylko taki piję. No i proszę, cyk, miksujemy. Przy okazji, powiedzcie mi, na co skóra by już chciała ten koktajl, a ja po prostu to wypiję, droga skóro, gęsty. Możecie dodać mango, możecie dodać kurkumy, imbiru, czego tam sobie życzycie. Jeżeli walczycie z trądzikiem, unikamy miodu. Lekcja numer jeden. Powiedzcie mi, o jakim koktajlu Wam się marzy, jak chcielibyście mnie zainspirować na wiosnę, coś wymyśleć, z czymś się mierzycie, jakiś koktajl, który, nie wiem, pozwoli Wam lepiej spać albo nie czuć głodu, jak jesteście na diecie. A ja tymczasem serwuję koktajl mojej skórze. Słodki nie jest, no bo iż czego, ale jest dobry, jest kwaśny, wytrawny. Kochani, subskrybujecie, lajkujecie, dzielicie się na swoich tablicach, na Facebookach, na Instagramach, puszczacie przepisy w świat, żeby kanał się pięknie rozwijał, a ja żebym miała siłę, motywację, energię do dzielenia się z Wami całą mądrością, którą posiadłam. Dziękuję za dzisiaj. Zdrówko, kochani.